No dzień dobry, witam Was serdecznie. Jadę na działkę. O, źle mi się mówi, bo mam maskę. Jadę moim nowym pojazdem, ale trzęsie, muszę Wam powiedzieć. Teraz podpatrzymy po drodze kaczuszki. Tam są kaczuszki, widzicie, z dziećmi. Mają malutkie. Słoneczko dzisiaj świeci. Ludzie powychodzili na spacer. Drzewa, jak widzicie, się zielenią. Tu stają listki. Wiosna idzie, czy już przyszła. Zobaczymy. Wczoraj było zimno, w nocy był mróz. Ale dzisiaj jest w tej chwili 13 stopni. Jadę na działkę zrobić mężowi niespodziankę i zobaczyć, co tam się dzieje. Wczoraj miałam szczepienie przeciwko koronie pierwsze. Muszę Wam powiedzieć, że ręka mnie boli. Bolała mnie wczoraj tak. Zaczęła mnie boleć jakieś 3-4 godziny po zaszczepieniu. Bolała mnie całą noc i dzisiaj też mnie boli. To znaczy się, to jest ból taki do zniesienia, nie jest on mocny. W każdym bądź razie idzie wytrzymać. Tylko tyle, że jak rękę do góry podnoszę albo coś chcę dźwignąć i napinam ten mięsień u góry, no to wtedy czuję, że boli. Kupiłam sobie aspirynę i będę brała aspirynkę. Zaraz Wam za chwilę powiem dlaczego. No to teraz Wam powiem o tej aspirynie. Tak sobie pomyślałam w marcu, na początku marca, jak usłyszałam o tych zakrzepach, po szczepionce, po tej astrze, sobie pomyślałam, że przecież na rozrzedzenie krwi dobra jest aspiryna. Dlaczego lekarze nie mówią, żeby ludzie profilaktycznie brali aspirynę? Może wtedy będzie on, ta szczepionka, no, zdrowsza. Nie będziesz taka szkodliwa. No i ja chociaż astry nie dostałam, bo mam wyjątek, ale też sobie kupiłam na wszelki wypadek aspirynkę. I biorę ją codziennie jedną tabletkę profilaktycznie. Przecież zaszkodzić nie zaszkodzi, jedynie co, to może pomóc. No a teraz dojeżdżam już do mojej daci. I będę nagrywała dalej już z ogródka. Tak wygląda. Dużo mi w tym roku wymarzło. W ogóle nie pokazały się tulipany. Jedynie co to widzę tutaj, że konwalie, bo tutaj jak widzicie zawsze były konwalie, tam widać je, a teraz one mi tutaj wszędzie się rozrastają, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Papiereczki. Tutaj po tej stronie, tam pod płotem była tam była ta wielka śmierdząca lilia i podejrzewam, że coś się z nią stało, bo widzę, że tylko malutkie dzieciaczki wychodzą między tymi łodyżkami wyższymi. Zapomniałam, jak się te kwiatki nazywają. Są takie białe dzwoneczki. No i widzę, że tylko to jest. Ten malutki krzewek tutaj to jest jagoda. Jak widzicie, masa jest samosiejek. Na razie jeszcze niczego nie wyrywam, bo
Nie wiem, co jest co. Nie znam się zbytnio na kwiatach. A tu jest mój śmierdziel. Z tej strony ustanę, co mojego cienia nie widać. To jest też ta lilia śmierdząca. Też pięknie w zeszłym roku zakwitła. Miała taką wielką, wielką lilię. I to jest... Zobaczcie, jaka ona jest gruba. Ona jest naprawdę gruba. No i gdzie to tu? No, widzicie? A ta reszta, wszystko, to są dzieciaczki. Z oregano. Azalia dostaje poczucie. No zobaczymy, co będzie. Tutaj liliowce. Jest ich też mniej niż w poprzednich latach. Nie wiem dlaczego, ale też mi giną. Ten suchy badyl to jest Alwicja ta czekoladowa, która już od kilku lat nie jest czekoladowa, bo zrobiły się liście zielone. Jedyny żonkil w tym roku. Było ich tutaj więcej, tam. Niestety tylko jeden mi w tym roku wyszedł, a ani jednego tulipana, jak już wam mówiłam. No. Żałuję moich tulipanków. Tutaj miałam trzy krzewy. W tym miejscu były. Tam i tam dalej. I po tej stronie też miałam. Tam. Za tymi żółtymi. Tam dalej też były takie trzy kępki. I niestety wszystko wyginęło. No ten to mniej albo więcej, ale kwitnie cały rok, nawet zimą. No ty maluszku. No a tutaj teraz od tej strony, gdzie jest woda, kran z wodą, to tutaj jest tak oregano i szczypiorek. Zobaczcie, jak mi się rozsiewa nawet pośród tych kamieni na chodniczku. Tu są lilie. Maki samosiejki. Widzicie, to są maki. Ale te ładne, takie podwójne, potrójne. To jest czosnek. Tutaj też jest czosnek. Oregano samo się zasiało w zeszłym roku. I tutaj jest też czosnek. A teraz tutaj w środku mam pomidory we wiadrach. Widzicie, ile mam tych pomidorów? Greckie pomidory,
i 3 wiadra są z innymi, tam gdzie są te takie napisy o wstawione. Jedno wiadro, drugie i tam w tyle trzecie. Tutaj też mam oregano, które co rok rośnie mi tutaj, i jest też rozmaryn. A to jest nowy nabytek. Zapomniałam, jak się nazywa. To jest to takie piękne, w Grecji rośnie i ma takie piękne kwiatki. No zobaczę, napiszę wam, jak się to nazywa. No i teraz pokażę wam jeszcze ten tutaj ostatni kącik. Tutaj to jest małe oczko dla żabek, ale mało wody. W ogóle nie mamy wody, jest odcięta woda na działce, bo jakaś awaria była zimą i do tej pory jeszcze nie naprawili, naprawiają, ale że to nie jest tutaj takie miejsce, gdzie są domki, gdzie ludzie mieszkają, no to powiedzieli, że im się nie spieszy. No a woda niestety w ogrodzie też jest potrzebna. No tutaj moje oczko, to większe lilie wodne rosną, wyłażą już. No i też potrzebna tutaj jest świeża woda. Trzeba czekać. Nie ma czym podlewać. Tutaj jest niebieściutko. Jeden żółciaszek malutki. A to są tutaj moje bananowce. Mimo to, że były zakryte w tym roku też, to nie przetrwały, bo zima była, mróz był naprawdę za wysoki. I chyba nic z nich nie będzie, bo jak widzę, nic kompletnie się nie dzieje w koło. Myślałam, że może z ziemi coś będzie wychodziło, ale nic. Co wam tu jeszcze pokazać? No, pokażę wam jeszcze tutaj, co mam pod płotem. No to jak widzicie, to mam tutaj, to jest ten magi lubczyk, czy jakoś tak się nazywa. Tutaj jest oregano, to jest chyba agrest, to jest porzeczka chyba, tak, porzeczka, bo tu jest jej zdjęcie. Tutaj z tyłu jest zasiany koperek, a tutaj w tym rządku to, co wychodzi, to wychodzą rzodkiewki. Jest ich malutko. Zobaczymy, czy w ogóle wyjdą, bo 3 lata pod rząd robiliśmy rzodkiewki i tylko były liście i kwiaty, a rzodkiewek niestety nie było. No i to by było na razie na tyle chyba. Do roboty jest zawsze coś. Teraz trzeba wózek naprawić. No to co, moi drodzy, będę kończyła tutaj. Zakończę ten mój filmik. Pokażę wam jeszcze tego drzewa, jakie tutaj mam. Widzicie, wszystko robi się już pomału zielone. Tutaj mi pięknie kwitnie. Kwitną. Widzicie, tak to wygląda. A tam z tyłu, nie wiem, czy mi się uda pokazać. O, tam z tyłu widzicie, ścieli koronę tego drzewa. Tam były 4 w kupie. I są jeszcze 3, a to 4 ścieli. Być może tutaj zagrażało
na naszą działkę tutaj, na nasz domek. No szkoda. No widzicie, tak to wygląda u mnie teraz. Więc życzę Wam miłego dzionka. Przed chwileczką patrzyłam znowuż na termometr. Już było 14,5 stopnia. Temperatura się podnosi dzisiaj. Ma być 16, no na pewno dojdzie. No więc żegnam się, miłego dzionka Wam życzę i cieszę się, że byliście. Pa, pa! Aha! To tutaj suche, to jest albicja. Widzicie? Jeszcze są na niej strąki od zeszłego roku. Nasionka, ale się nie zawiązały, ponieważ nie zdążyły dojrzeć jesienią i wszystkie nasionka są puste. Tak jak tutaj, o, Wam pokazuję, bo już zerwałam dwa. Jest jeden i tutaj mam drugi. I ten też jest, jak widzicie, pusty. Pa, pa, żegnam się z Wami. Do zobaczenia.